ten zupełnie bezprecedensowy akt barbarzyństwa politycznego, bo tylko tak to można nazwać, który miał miejsce dzisiaj rano w Tomaszowie, wymaga naprawdę absolutnie jednoznacznego, powszechnego, publicznego potępienia. Mieliśmy do czynienia nie tylko z barbarzyństwem, nie tylko z napaścią na spokojnego obywatela przez uzbrojonych funkcjonariuszy, ale mieliśmy także do czynienia z brutalnym złamaniem Konstytucji Rzeczpospolitej. Zdajmy sobie sprawę, że w ten sposób rozpoczyna pan Bronisław Odważny Komorowski, bo tak go nazwać należy od tego momentu, niesłychanie odważnie wysyła 6 uzbrojonych funkcjonariuszy na jednego blogera, na jednego Bogu ducha winnego człowieka prowadzącego satyryczną stronę internetową. Broni się przy pomocy pałek, przy pomocy broni właśnie, przy pomocy prokuratury. Łamie Konstytucję Rzeczpospolitej. Trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że tak właśnie pan Komorowski zaczął kampanię wyborczą. Takimi metodami Platforma Obywatelska i pan Komorowski chcą wygrać tę zbliżającą się kampanię wyborczą. To jest prawdziwy początek kampanii wyborczej. Broń, rewizje, prześladowania, łamanie konstytucji, łamanie wolności słowa. Chcę powiedzieć w imieniu własnym i myślę, że państwa wszystkich, że otoczymy tak tego Bogu ducha winnego pana, jak i wszystkich, którzy znajdą się w takiej sytuacji represji politycznej, wszelką pomocą osobistą, prawną i wszelką inną, także międzynarodową. Naprawdę nie pozwolimy panu Komorowskiemu przekształcić Polski na nowo w państwo totalitarne. No, dziękujemy bardzo za tą deklarację. I chciałam... Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Komorowski, który twierdzi, że kiedyś walczył o prawa człowieka, który twierdzi, że kiedyś miał jakikolwiek związek z walką o niepodległość Polski, dzisiaj wysyła uzbrojonych ludzi przeciwko wolnemu słowu. To po prostu hańba. No właśnie. Ja chciałam się zapytać, jak my możemy, no bo ja się też z tym nie zgadzam, mnie to oburza, nie chcę, żeby prezydent kraju, w którym żyję, zachowywał się w ten sposób i żeby też człowiek, który prowadzi sobie spokojnie stronę internetową, był nachodzony o 6 rano przez służby ABW, ale ja czuję taką bezsilność, no bo co my realnie możemy zrobić, żeby takie rzeczy się nie działy? No, pisanie jakichś listów, czy nie wiem, wznoszenie okrzyków nawet, czy protesty. To jest wszystko, jak widać, coś, z czym ci ludzie w ogóle się kompletnie nie liczą. My mamy do czynienia z ludźmi, którzy łamią prawo i którzy są kompletnie bezkarni wobec tego, co robią. I stąd pytanie, co my możemy zrobić, żeby rzeczywiście nie pozwolić tym ludziom na taką demolkę demokracji polskiej. Oraz polskiej wolności. Możemy zrobić wbrew pozorom bardzo wiele, ale w każdej sprawie należy, kierując się solidarnością i uczciwością, podejmować konkretne, właściwe dla każdej z tych spraw kroki. W tym konkretnym wypadku myślę, że dobrze byłoby zacząć zbierać pieniądze na adwokata dla tego pana. Po prostu, żeby móc mu realnie pomóc. Tak, żeby można było go obronić. Tak, żeby można było przed sądem wytoczyć proces tym, którzy go napadli. Tak, żebyśmy mogli, że tak powiem, rzeczywiście fizycznie, technicznie się bronić. Tak jak w wypadku z kolei katastrofy tragedii smoleńskiej zbieramy podpisy pod Międzynarodową Komisją i oczywiście dla pana Bronisława, prezydenta Bronisława Komorowskiego te podpisy nic nie znaczą, dla pana premiera Tuska te podpisy też nic nie znaczą, ale zapewniam państwa, że dla senatorów Stanów Zjednoczonych i kongresmenów Stanów Zjednoczonych te podpisy znaczą bardzo, bardzo wiele i są świadectwem woli narodu polskiego.
równie istotnym świadectwem jak działania pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, a w momencie, kiedy idą w setki tysięcy i w miliony, to ważniejszym świadectwem, dlatego, bo to naród wybiera Komorowskiego, a nie Komorowski naród.